Witajcie poligamiści, Paweł Winiarski, poligamia.pl. 6 grudnia, Mikołajki, grudniowy wieczór. W Warszawie właśnie spadł śnieg, także mamy zimę pełną gębą. Ale nie o tym mieliśmy mówić. Kolejny odcinek grania z kieszeni, tym razem tytuł, który większość z Was powinna kojarzyć, przynajmniej od 10 lat, bo z okazji 10-lecia na iOS-ie i na Androidzie pojawiło się GTA Vice City, przez wielu uważano za jedną z najlepszych części serii. Jest to tytuł, w którym wreszcie Rockstar postanowił stworzyć bohatera, który nie tylko ma imię i nazwisko, ale też mówi, ma własną osobowość, wzbudza sympatię. Plan był taki, żeby w tym odcinku przejść z Wami całą pierwszą misję, ale wtedy materiał zajmowałby kilkadziesiąt minut, bo to jest mniej więcej 20 minut zabawy, a wątpię, żeby było to tak ciekawe jak granie samemu, dlatego po prostu zobaczymy, jak to wygląda. Mam tu już grę włączoną. Więc jak widzicie, mamy tu kilka ikonek odpowiedzialnych za poruszanie się pojazdem. W taki sposób nim skręcamy. Jest to dość proste i o wiele wygodniejsze niż w trzeciej części, która też na iOS się ukazała i powiem szczerze, że w którymś momencie przestałem grać właśnie przez sterowanie. Pedał gazu, pedał hamulca i wstecznego. Tutaj jest ręczny. Spróbujemy zrobić taki fajny motyw, który wychodzi też na żywo, ale nie próbujcie tego w domu. Taka, wiecie, klasa Vice City. Z pojazdu możemy oczywiście wysiąść, tam można było jeszcze zatrąbić. No, do poruszania się postacią mamy tutaj taką wirtualną gałeczkę. Możemy biegać, możemy się bić, no i wskoczyć do następnego pojazdu. Tu jest motor akurat, a dokładnie skuter. No, tego też w domu nie próbujcie. Niestety nie możemy podnieść koła do góry. Nikt nam nie dał tutaj dodatkowego guzika. Jak widzicie, gra wygląda ładnie. Dużo ładniej niż swego czasu na PC-tach. Ja przynajmniej grałem na Pentiumie 4. Mamy tutaj, o właśnie, policja nas zaczyna gonić. Ja grałem na Pentiumie 4 właśnie 10 lat temu i gra potrafiła złapać kilka spadków animacji. Tu niestety też te spadki animacji są. Gram na iPadzie 3, czyli nie tym najnowszym sprzęcie. Nie wiem, jak wygląda to na najnowszym iPadzie, natomiast w momencie, kiedy jedziemy trochę szybciej i wchodzimy na ręczny, na hamulcu ręcznym w zakręt, pojawiają się dropy, czyli spadki animacji. Jest to o tyle niefajne, że mam dziwne wrażenie, że będzie to dużo bardziej uporczywe w momencie, kiedy będziemy mieć misje, w których będzie nas gonić kilka wozów policyjnych lub będzie trochę strzelania, ale jest jakaś zawsze szansa, że Rockstar poprawi to przy pomocy jakiegoś patcha. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe na iOS-ie. Wybaczcie trochę mój chaotyczny sposób jazdy, ale do tego sterowania naprawdę trzeba się przyzwyczaić i po prostu dobrze sobie złapać urządzenie w dłonie, żeby takie rzeczy się działy. O, widzieliście właśnie kilka dropów, nawet kilka. Mam powyłączone wszystkie procesy w tle, więc to się nie powinno dziać. Co jest jeszcze ciekawe, kiedy jesteśmy w samochodzie, możemy zmieniać radia. To jest bardzo ważne, bo ścieżka dźwiękowa w tej grze jest naprawdę fantastyczna. A robimy to, przesuwając palcem po nazwie stacji. Włączymy sobie V-Rock, czyli najlepszą stację w tej grze. Sporo tu takiej kultowej muzyki, którą część z Was na pewno będzie kojarzyć. Część z Was, która jest mniej więcej z tego samego rocznika co ja, koło 30, będzie kojarzyć z dyskotek w szkołach. O, tam są hity, które właśnie leciały na tego typu imprezach, kiedy tańczyliście na salach gimnastycznych i mieliście świetną okazję, żeby pobawić się trochę w damsko-męskim gronie. Powiem szczerze, że pamięta się Vice City, pamięta się rozkład ulic, o, to jakiś wypadek, pamięta się też filmiki, pamięta się również fragmenty fabularne. No, jest po prostu jedna z tych gier, których się nie zapomina. Jak widzicie, wybuch też spowodował kilka dropów, spadków animacji. Nawet widać, że zwykłe chodzenie może to powodować. Mam nadzieję, że nie będzie to ten aspekt, który mnie od Vice City na iOS-ie odrzuci. Bardzo chciałbym tę grę przejść jeszcze raz właśnie na tej platformie. Szczególnie, że mogę sobie po prostu iPada wrzucić do torby czy do plecaka i wejść w skórę Tomiego Vice City w każdej chwili.
Gra kosztuje 4,49 euro Nymusów, taki black metalowy żarcik. 4,49 euro, dużo to czy mało, to już musicie ocenić sami po tym kursie, jakie jest euro. To jest niecałe 20 zł. Także nie jest to przeogromna kwota, jest dużo gier na iOS-a, które są droższe. Natomiast moim zdaniem warto. Spędziłem z tą grą kilkadziesiąt minut i naprawdę łezka zakręciła mi się wokół. Także jeżeli nie graliście, to jest świetna okazja, żeby to nadrobić. Jeżeli graliście, to jest świetna okazja, żeby sobie ten tytuł przypomnieć. O, złapiemy tutaj jeszcze pana w skórze, który zapewne ucieknie w momencie, kiedy uda nam się w niego trafić. O, przepraszam. O, chyba nie to miało być. A, dobrze. W takim razie pan w skórze leży. Ja wam bardzo dziękuję. Jeżeli macie ochotę wcielić się w klimaty policjantów z Miami, to jest ku temu świetna okazja. Dzięki, trzymajcie się i miłego grania. Hej!